Kurde, mów na ruchu, stój. 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 Teraz idź. Witam was w kolejnym z odcinków. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać. Może trochę czepać obraz, bo dzisiaj jestem na biopaliwie z pieskiem. Nie miałem za bardzo kiedy nagrać odcinka, więc nagrywam teraz podczas spacerku. Opowiem wam mniej więcej, co będzie dalej z ulepem, bo następnego odcinku na chwilę obecną nie ma z rozbiórki dalszej, ponieważ właściciel zapauzował całą operację z braku funduszów, przestraszył się kosztów naprawy. Oryginalny cylinder do Diabolini z diabolini.pl. Oryginalny cylinder jest chyba 200 zł. Tłok chyba 180, czyli wychodzi 380 zł za tłok i cylinder i uszczelki do tego. Jeszcze plus oczywiście koszt przesyłki 20 zł trzeba doliczyć, czyli 400 zł. Więc no kasa jakaś tam jest, no w MRF-ie za 400 by o wiele więcej zrobił. Pod jednym z ostatnich filmów jeden z widzów właśnie mi napisał, że prawdopodobnie może to pasować ten cylinder od Lącina 250. Nie na popychaczach, lecz na łańcuszku rozrządu. Bo nawet sam się zdziwiłem, bo w Lącinach za dużo nie siedzę, że Ląciny też, ogólnie nie wliczając Lącina 300, bo to jest też niby 250, mają dużo silników na łańcuszku, w szczególności i w większości wkładach, i pasuje podobno. Jest tylko kwestia tego, bo nie mogę nigdzie znaleźć, na jaki stworzeń jest tłok. Cylinder, jak mierzyłem i po wymiarach tam było to pokazane, to teoretycznie to ma pasować. Ile taki zestaw kosztuje? Tłok z cylindrem i z uszczelkami do Lącina 250? No właśnie 200 zł. No oczywiście plus koszt wysyłki 20, czyli 220. Czyli można powiedzieć, że około 200 zł taniej w porównaniu do cylindra oryginalnego z Diabolini, więc jest to kolosalna różnica, bo korbowód raczej zostanie ten sam. Co do reszty, jest tam roboty od pierona, jak mówiłem, napęd kolega chce wymieniać, regenerować tylny zacisk, nowe klocki z tyłu pójdą. Zębatki oczywiście to jest w napędzie. Będę mu robił nową instalację. Rozrusznik ogólnie montował, żeby to paliło na rozrusznik. Nie wiem, czy rozrusznik jest dobry, czy nie. Więc prawdopodobnie powędruje rozrusznik do naszego Baszana 200. Baszana 200, żeby sprawdzić ogólnie ten rozrusznik. To jest tylko kwestia zębów jeszcze, bo jakby pasowało wszystko, to tylko i wyłącznie do sprawdzenia można byłoby podpiąć się pod Baszana, nie? Jak nie będzie sprawny, to prawdopodobnie może kolega zrezygnować z tej opcji palenia na rozrusznik. Będzie tam w pierona przerabiania. No i oczywiście na koniec trzeba będzie doliczyć jakąś robociznę jeszcze do ogólnego tego kosztu, nie? Naprawy. Chodź. Chodź, bo nie mamy całego dnia. Chodź. Chodź, chodź. Co dalej będzie z kanałem YouTube moim? Koniec roku się zbliża. Prawdopodobnie RCU pójdzie do rozbiórki. Rozbierę go na czynniki pierwsze i złożę od nowa. Będzie na to zima. Lecz czym będę jeździł w zimie? No jak mówiłem, jak TTR-ka się nie sprzeda, no chociaż na razie mi się nie spieszy, bo nie wystawiam ogłoszeń ani nic. Jak ktoś będzie chętny, to tak sprzedam. Jeszcze mi się ze sprzedażą TTR-ki nie spieszy, nie wiadomo jak. No nie ukrywam, że szkoda mi jest go sprzedawać, no ale
Jak się sprzeda, to się sprzeda, jak się nie sprzeda, to będę go trzymał, ile będę dał rady. No, myślę właśnie, jak mówiłem, na wiosnę z kupnem jakiegoś busa taniego, a zarazem jakiegoś takiego, żeby ogólnie było jak się na zawody dostać, bo speedbike ridery mamy właśnie z tym problemy, przeważnie na każde zawody jakiś transport ogarnąć, więc pasuje jakieś busa zorganizować. Wtedy być może w następnym roku zobaczycie nas częściej we dwoje, bo ja ogólnie w tym roku miałem naprawdę tyle na głowie, że nawet na zawody nie dałem rady praktycznie być. No i trzeba się liczyć z tym, że taki wyjazd na zawody to jest w granicach około 300 zł, żeby się wyprawić. A po zawodach kto wie, co się może stać, może przyjść nawet dodatkowy jeszcze koszt, jak się coś zepsuje, nie? No, przed zawodami zazwyczaj to wymieniamy oleje na nowe, żeby być pewnym. Trzeba jakieś paliwo kupić, pełny bak, trzeba opłacić wpisowe, no i trzeba oczywiście jakoś się tam dostać, czyli koszty paliwa, dojazdu, ewentualnie jak się z kimś jedzie, albo jak wypożycza się jakiegoś busa albo coś, to też trzeba to wliczyć, więc no tak 300 zł na zawody około trzeba dać, żeby się wybrać, nie? Jak dobrze pójdzie, to na przyszły rok zobaczycie nowe marki ogólnie na moim kanale. Potestujemy nowe pity, nie tylko te MRF-y, ale może wpadnie coś ze stajni Rometa, jakieś stąpy, może jakiś BZ wpadnie na testa, żeby pojeździć, żebym wiedział, czy danego pita polecić, czy nie polecić. Jak się na takim na przykład motorku nie jeździło, nie miało się go w rękach, to jest ogólnie ciężko ocenić wytrzymałość danego sprzętu, jak to się sprawuje, a bardzo dużo, bardzo naprawdę dużo zadajecie mi takich pytań, czy polecam. No ale naprawdę, no, jak ja mogę polecić motor, jak na którym nie jeździłem, więc w przyszłym roku będę planował nadrobić te zaległości i pojeździć różnymi markami, by mieć co wam polecić, powiedzieć wam mniej więcej, jak to się sprawuje według mnie i rozwijać tą serię z ocenianiem motorów, bo jak na razie, jak wiecie, jest tylko jeden motor oceniony. Oceniłbym więcej, no ale na razie tamta seria się tak nie znowu nie cieszy, nie wiadomo jaką popularnością, więc wstrzymuję się z dalszymi odcinkami, o tak wam powiem. Mam też dla was pytania. Co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale? Jakie się wam filmiki podobają? Bo jak zauważyłem, jak są filmiki jakichś zawodów, o dziwo, właśnie nie wiem czemu, cieszą się strasznie małą popularnością. Możecie mi też napisać dlaczego. Dlaczego wam się właśnie też filmiki zawodów nie podobają i nie chcecie ich oglądać. No i co? No i też raczej z Speedbike Riderem i z naszą ekipą, która się na pewno powiększy i będzie powiększać tutaj w jeździe na pitach w okolicy. Będziemy myśleć nad wyjazdami, jakimiś spotkaniami z widzami, na przykład w Rzeszowie na torze Lamba Pitbike Rzeszów, u nich na torze, może w najbliższym czasie, może na wiosnę, albo teraz na jesień, jak zdążymy, wpadniemy przetestować tam nowy tor, co powstaje, enduro. Wpadniemy tam pitami
i przetestujemy, jak się na nim jeździ. Jak będziemy mieli zamiar tam wpaść, damy wam informację na grupie na Facebooku, na którą serdecznie zapraszam. Link do grupy macie na dole pod filmem, więc możecie wbijać. Kawasaki, tak jak mówiłem, odłożę trochę pieniędzy, to będę się za niego brał ostro. Następny po Kawasaki jest w kolejce Pocket Bike, więc jak mi się uda uporać z Kawasaki, to zabieram się za Pocketa. Odcinek o Pockecie jest na kanale. Jakbyście chcieli, to możecie wbijać i sobie go przypomnieć, albo jak jesteś nowy, możesz sobie go oglądnąć. Więc zabiorę się za niego, zrobimy renowację i ewentualnie pójdzie potem na sprzedaż, albo jak dobrze pójdzie, może jeden z was może go wygrać w jakimś konkursie. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. Albo pójdzie na sprzedaż, albo zrobimy mały konkursik. To będzie na tyle, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej w kolejnej produkcji. Więc na razie, do następnego. Hej!